Gość na 96 FM. I to się wszystko, szanowni państwo, na 96 FM zgadza, bo będziemy rozmawiali o tym, o czym od samego rana sobie z Gosią dyskutujemy i rozmawiamy, czyli o Dniu Logopedy. Nie może być inaczej. Właśnie logopedki mamy w studiu. Profesor Anita Famuła-Jurczak. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry. I ze mną jest również Klaudia Perzanowska. Dzień dobry, kłaniam się bardzo nisko, witam serdecznie. W studiu Radia Index. Już patrzę panią w oczy, bo to trzeba wszystko poustawiać, żebyśmy... Przepraszam, ale ja też tu jestem. Jesteś. Nie witam, tylko witamy. Witamy, dzień dobry. Witamy. Proszę, Mateusz, możesz kontynuować, skoro już to wziąłeś na siebie. Dobrze, wziąłem na siebie. Dzień logopedy mamy dzisiaj. Wszystkiego najlepszego. Dziękuję bardzo. Na początek może takie bardzo proste i trywialne pytanie muszę zadać. Na czym właściwie dokładnie polega pani praca? Bo często mówimy o tym, że do logopedy chodzą małe dzieci, ale to wcale jest nieprawda, bo do was może przyjść tak naprawdę każdy, kto czuje, że no ma jakieś dysfunkcje, jeśli chodzi o mówienie. Tak, rzeczywiście takie potoczne myślenie na temat logopedy to jest ta pani od wywoływania głoski r, ale tak nie jest, tak? Tak naprawdę od kiedy? Kiedy najwcześniej? Tuż po urodzeniu. Czyli neurologopeda, który będzie badał, czy jest wszystko w tej strefie orofacjalnej prawidłowo rozwojowo, a później tak jak rozwojowo, jak rozwija się mowa od żłobka, przedszkole, szkoła, no i dorośli. Dorośli, tak naprawdę. Dzisiaj, bo wspomniał pan o tym, że mamy dzisiaj właśnie ten Europejski Dzień Logopedy. Dzisiejsze hasło, które nam przyświeca, to jest właśnie praca logopedy w placówkach medycznych tak naprawdę i pracujemy z osobami na przykład po udarach. Osoby dorosłe po 45 roku życia obserwujemy bardzo dużą liczbę udarów i jak najszybciej wchodzimy z interwencją logopedyczną. Czyli to wcale nie jest tak, że do logopedy idziemy tylko z dzieckiem, ale coraz więcej też osób dorosłych, no i chociażby tutaj z problemami zdrowotnymi różnymi. A my tutaj mamy taką małą zagwozdkę dla pań przygotowaną, żebyście posłuchały i zdiagnozowały, nie ma lekko, przy poniedziałku. Mamy takiego kolegę, który ma pewne problemy i chcielibyśmy, żeby panie oceniły, czy w ogóle z tego kolegi coś się da zrobić, jeżeli chodzi... Czy coś z niego będzie, jeżeli chodzi o wokal. Także uwaga, gramy dźwięk. Tak naprawdę najważniejszą rzeczą, która zmusza do budowy nowej siedziby archiwum, są drewniane stropy, które w każdej chwili mogą ulec zniszczeniu. W tak niebezpiecznych warunkach przechowywane są dokumenty, które pochodzą z XIV wieku. Pomocną dłoń w tej sprawie wyciąga Uniwersytet Zielonogórski. No i wracamy. Co? Jak najbardziej typowy rotacyzm, więc tutaj zapraszamy do nas. Tak naprawdę z każdą wadą wymowy, z każdym zaburzeniem komunikacyjnym zawsze można przyjść do logopedy i nie ma wieku, w którym już ta droga jest zamknięta. Jeżeli jest duża motywacja ze strony pacjenta, szczególnie dorosłego z wadą wymowy, to my jak najbardziej jesteśmy otwarte i zapraszamy, żeby tę terapię poprowadzić, bo to na pewno zwiększa satysfakcję i jakość nie tylko mowy i wymowy, ale życia. A z kim się łatwiej pracuje? Z dorosłym czy z dzieckiem? Bo często mówi się o tym, że na przykład no, dziecko można zachęcić poprzez zabawę i takie też zabawki panie dzisiaj przyniosły. Zaraz sobie też o nich porozmawiamy. Natomiast no właśnie wracając do mojego pytania, z kim łatwiej się pracuje? Jednak z dzieckiem czy z tym właśnie dorosłym, który ma tę no, motywację do poprawy tych nieścisłości w mowie? Ja może powiem jak psycholog. To zależy. To samo mi przyszło na myśl od razu. To zależy, bo tak naprawdę pracując w zawodzie logopedy musimy poczuć tą naszą pracę. Są osoby, które mają predyspozycje do pracy z dziećmi i wtedy mi się fajnie pracuje, ale są też osoby, które mają predyspozycje do pracy z dorosłymi. To też zależy od stopnia motywacji. Dorośli mają różną motywację, bo to będzie też związane z tym, jakie mają oczekiwania, tak? Inaczej się będzie pracowało z osobami, które chcą poprawić swoją wypowiedź, a inaczej się będzie pracowało z osobami, które są na przykład chore i one na przykład mają ten stan depresyjny i wtedy nie mają motywacji, zamykają się zupełnie. U dzieci też to będzie zależało. Klaudia ma duże doświadczenie, bo pracuje z dziećmi, więc może się podzielisz tak motywacją. Tak samo jak odnośnie dorosłych. To zależy. Zależy od tego, z czym dziecko do nas przychodzi, co dziecko zna na co dzień.
czy to dziecko zna różne zabawy, bo my pracując z dziećmi nie pracujemy z nimi przed lustrem, tak jak to się utarło kiedyś, że to jest tylko praca nad językiem i tylko na głoskach, na wyrazach przy lustrze. Tak, ustawianie, dotykanie, podciganie węcidełka, tak, właśnie. Tak. A to tak nie wygląda. My dziecko chcemy jak najbardziej zmotywować, jak najbardziej je zachęcić, pokazać mu różne gry, rozwijać też różne sfery. Zdarza się tak, że dzieci też trzeba mocno motywować, więc bywa naprawdę bardzo, bardzo różnie. I o tym motywowaniu porozmawiamy już za chwilkę, robimy małą przerwę. Wracamy do studia i wracamy do naszych gości, profesor Anita Famuła-Jurczak i Klaudia Perzanowska, obie współpracujące z Uniwersytetem Zielonogórskim z pracownią logopedii, jedna w kole naukowym i jako studentka, druga jako wykładowczyni. Przed przerwą rozmawiałyśmy o aktywowaniu dzieci właśnie, jeśli chodzi o logopedię. Tutaj przyniosłyście panie dzisiaj super rzeczy, tak to można określić. Jakieś puzzle, widzę żetony, piesek. Czyli poprzez zabawę można też z dziećmi pracować. Tak, dla dzieci podstawową formą aktywności jest zabawa, więc tutaj logopeda będzie na tej zabawie bazował i będzie to wykorzystywał. Mamy coraz więcej pomocy, mamy coraz więcej takich środków, które będą aktywizowały tych naszych pacjentów. Więc my gromadzimy, co tylko możemy, żeby też pokazywać, żeby też wprowadzać to do terapii. Tak, tutaj jakaś gra logopedyczna, logopary, tutaj znany koledze dobrze puzzle z płcie. Ja myślę, że nie tylko koledze, ale wszystkim młodym rodzicom płcie jest doskonale znany. Tak. Jak się pracuje z dziećmi? Z dziećmi pracuje się właśnie na takiej zasadzie. Jedna aktywność to jest wykonanie jakiegoś ćwiczenia u mnie w gabinecie i kiedy ja pracuję z dziećmi, to tak jest na moich zajęciach. Jest jedna aktywność skupiona na wymowie, na jakimś ćwiczeniu i później szybko przechodzimy do zabawy, żeby dziecko cały czas było na takich emocjach i cały czas było w takim wyczekiwaniu, co dalej, co jeszcze, żeby miało dużą motywację do tego, żeby wykonać to, na czym mi tak naprawdę zależy, czyli przez zabawę. I przez zabawę wspieramy funkcje nie tylko mowy i wymowy. Wspieramy funkcje wzrokowe, funkcje słuchowe, koordynacje, czyli wyciskamy z tego dziecka tak naprawdę jak najwięcej. To teraz pytanie do pani profesor, bo lata się zmieniają, mamy coraz więcej tych wszystkich mediów społecznościowych. A jak zmienia się mowa studentów? Czy na przykład dekadę temu studenci mówili lepiej, teraz mówią gorzej, czy tak naprawdę nie ma reguły, to wszystko zależy od tego, jak ta mowa się wykształtowała na przestrzeni lat? Z mojego doświadczenia już naprawdę paroletniego, dekada i trochę więcej, mogę powiedzieć śmiało, że niestety mowa zaczęła być taka bardzo nieczysta. Jeżeli chodzi o studentów, proces komunikacji zostaje zaburzony, mamy coraz więcej wad wymowy. Tak jak stwierdziłam, 10-15 lat temu bardzo dbaliśmy o poprawność językową, o czystość języka. Było mniej studentów, którzy w ogóle nam trafiali z wadą wymowy. Teraz to już się staje normatywne. Czyli mamy studentów, którzy mówią niepoprawnie i to nie ma znaczenia, na jakiej to jest specjalności. Ja bardzo, oprócz tego, że jestem związana z logopedią, pracuję na specjalnościach nauczycielskich i to mnie bardzo niepokoi, że bardzo duże wady wymowy pojawiają się właśnie wśród przyszłych nauczycieli, którzy będą z czasem pracowali jako przedmiotowcy, ale też w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej. No i tutaj niestety musimy już dzisiaj postawić kropkę. Miło się rozmawia, ale musimy, bo zaraz skrót wiadomości. Marcin Krzywicki. Naszymi gośćmi były dzisiaj profesor Anita Famuła-Jurczak i Klaudia Perzanowska z Uniwersytetu Zielonogórskiego z pracowni logopedii. Wszystkiego najlepszego przy okazji dzisiejszego dnia. Dziękujemy. Pracujcie dalej. Dziękujemy. Bardzo dziękujemy za spotkanie. Gość na 96 FM.